jest nasz partyjny spin doktor, panie prezydencie. Tutaj została ściągnięta po to, żeby naprawić sytuację. Fake news, nie podoba mi się. Oczywiście, że się panu nie podobają. Bo są chuj... Ale jestem tutaj, aby się panu spodobały. Ty mi się podobasz. To nieistotne. Teraz porozmawiajmy o kampanii. Że frytkę. Dziękuję. Nie wiem takich rzeczy i pan też nie powinien. Czemu burgery są najlepsze? Może smakują dobrze, ale szkodzą pańskiej kampanii. Co to niby ma znaczyć? To znaczy, że powinien pan się odżywiać zdrowo. Pan jest osobą medialną. Wszystkie kamery są skierowane na pana. Ale... Także na to, co pan je. Nie rozumiem. Przecież jego sobowtór jest chudy. Ja też jestem chudy. Tak, panie prezydencie. Mam najlepsze wyniki. Ale... panie prezydencie, pana wyniki nie są dobre, a pana jedzenie jest niehigieniczne. A, higiena. To bardzo źle wygląda. Masz rację, kultura. Savoir vivre. Dlatego Biden wygrał. Masz rację. Masz bardziej europejski. Lepiej? Panie prezydencie, trochę nie o to chodzi. Jak nie o to chodzi? Przecież jest kulturka. Żadnych burgerów, żadnych frytek. Od dzisiaj odżywiamy się zdrowo. To musi dobrze wyglądać. Wyjdź stąd. Idź! Fake news. Body positive. Idź stąd. Co to ma być, Julia? Panie nikogo ty mi tu przynosisz. Najmocniej przepraszam, to... Powiedziano mi, że była najlepsza. Miała być najlepsza. Miała poprawić wyniki, a... No właśnie. Z takimi ludźmi nie wygramy. Gdzie jest twoja czapka? Moja czapka? Zawsze pod ręką, panie prezydencie. Zawsze pod ręką. Lepiej wyglądasz, dużo lepiej. Dzięki. I masz się nie pokazywać publicznie bez tej czapki. Cześć, Tomi! A, cześć! Opa! To jest, panie prezydencie, to jest Tomi z Hollywoodu! A, jestem pana wielkim fanem! Ach, jak fajnie spotkać pana! Dużo o tobie słyszałem, Tomi. Nawet książkę na mnie napisali. Widzi pan, jaki wielki człowiek. Słyszałem, że ten słynny aktor... Franco James pana grał. A tak, pamiętam. Dobrze, przyda mi się ktoś taki. Potrzebujemy tutaj... Rudy pomaga mi... wygrać wybory, które będą za 4 lata. Tych nie przegraliśmy. Te zostały sabotowane. Ukradli nam wybory. Będziemy walczyć. A, właśnie widzę, kurczę, świetny obraz. A kogo widzisz na tym obrazie? Bidena. O, myśli podobnie jak my. Dobra, masz tą robotę. Dobra, dziękuję, zrobimy film taki o panu, że wszyscy wyborcy pójdą. No właśnie, mamy problem. Pan prezydent chciałby wrócić na Twittera. O! I ciągle próbuję wprowadzić nowy nazwę użytkownika. To jest najważniejsza rzecz. Bez dobrego niku nie da się przebić. Tylko... Nawet nie da się zalogować. A. Te lewaki mnie zablokowały. No to jest problem. I musimy założyć taki nick, takie konto, żeby wszyscy wiedzieli, że to jestem ja. Ale żeby jednocześnie go nie zablokowali. Może... Trump Power! Próbowaliśmy. To była dobra nazwa. America Great Again! Próbowaliśmy. Biden Balls! A weź tam wpisz Biden Balls. Kurwa, obraźliwa nazwa nie przejdzie. A może Donald Trump 2? Prawdziwy Donald Trump 2. Te pismaki z CNN się nie skapną. W ogóle się nie skapną, to są idioci, panie prezydencie. I hasło. Wolność dla białych, praca dla czarnych. Za długie. Wszędzie mam takie samo jak do rakiet. 1, 2, 3, 4.
Świetne hasło, panie prezydencie, nikt go nie złami. Mhm. Najlepsze na świecie. Ale czwórkę przytrzymujesz 2 sekundy. Wow, prawdziwy prezydencki gest. Mhm. Nowa flaga Niemiec. Jaki pan prezydent dowcipny. Czy panu się nie da nudzić? Wygramy te wybory. Następne będą pana. Ja już to widzę swoimi oczami. Oczami reżysera i aktora. To będzie pan. Nikt inny. Masz czapkę? Oddawaj swoją. I tylko się nigdzie bez niej nie pokazuj. To musi być nowy rozdział w życiu Trumpa. Trump znowu wygra i wszystkich złapie za Bidena, znaczy za Bolsy. Dobra strategia. Wyborcy na to pójdą. Ja bym poszedł. Ja bym zagłosował na pana. A ty? Jeszcze się pan pyta. Dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie. Pan się otacza samymi dobrymi ludźmi, panie prezydencie. Widzimy się w takim razie na wiecu, panie prezydencie. Miło było poznać. Zawsze do usług. Miło było cię zobaczyć, to już to długo. Pewnie. Ale z nim nie dzieliłeś tych samych prostytutek, co ze mną. Nie, panie prezydencie. Nie dzieliłem z nimi żadnych prostytutek. Dobrze.